Darek Malejonek w studiu, co możemy również oglądać, bo u nas jest tak, że koledzy robią fotografie. To wszystko oczywiście na Facebooku, to na naszej stronie www.polskieradio.pl/1, to również w naszej telewizji. To już teraz tak nie można powiedzieć, że szkoda, że państwo tego nie widzą, jak to ktoś powiedział kiedyś w radiu. Ty wiesz, to źle powiedział. Ty wiesz, jaką wyobraźnię mają nasze słuchaczki i słuchacze? Widzą to, kogo my przedstawiamy. Przecież jak usłyszał twoje dwa pierwsze zdania, to już sobie wyobrażają to, co ma ten Malejonek na głowie. No tak. Chociaż on twierdzi, że najważniejsze jest to, co w głowie. Po prostu. W głowie i w sercu, tak. Udowadnia nam to od lat. To, co w głowie. Bardziej podoba mi się to, co w sercu, bo ty czujesz tę muzykę. Ja tak się zastanawiałem, czy nie obawiałeś się wziąć do ręki takiego standardu, jak na przykład Pod papugami. Oczywiście, że się bałem, ale pomyślałem, że to jest moje dzieciństwo i to jest taki dług, który bez tych piosenek ja bym nie był tym, kim jestem. I na tych piosenkach się wychowałem, bo na tej płycie są różni. Są ci wykonawcy, których ja po prostu kochałem, jak byłem mały i kocham dalej. To są Breakouci, to jest Grechuta, to jest Czesław Niemen, jest Woźniak. Kto tam jeszcze jest, w tym momencie już nie pamiętam. Ale te nazwiska, które wymieniłeś, są znakomite. Ostatnie z nich, Tadeusz Woźniak, który również bardzo cię lubi. Ja go też bardzo lubię i myślę, że się udało też fajnie zrobić Zegarmistrza Światła. Także... Co też jest wielkim wyzwaniem. Ale tutaj, skoro wyzwania, no to wiadomo, jak Darek, to tylko wyzwania. Przed nim kolejne propozycje. Za chwilę o tej propozycji powiemy i oczywiście ją zagramy. Ale to, co najbliżej, bo tak, dzisiaj 30 września, 1 października, 3 października, namiot przed Pałacem Kultury i Nauki. No i kolejna od edycja. Strony ulicy Świętokrzyskiej, bo ten pałac jest olbrzymi. Tak, o 16:30 rozpoczyna się wielki festiwal Rubreget. Znaczy, on był wielki kiedyś, nie? Bo on był w takim wielkim namiocie. Teraz jest troszkę mniejszy i skromniejszy, dłużej trwa, ale reanimujemy i staramy się tę ideę wskrzesić. 30-latki będą się cieszyły, bo tak, pierwszy festiwal w 1983, to wyobraź sobie, że przychodzi taka dziewczyna, rocznik 83. No tak. Nic tak, się nie zmieniło, nadal reggae w środku miasta. To jest niesamowite, tak. A skład jest niebagatelny, bo będzie Asian Dub Foundation, to jest taka ikona muzyki klubowej z Londynu, oraz T-Luv Alternative właśnie. Ale to chyba kończą już chyba. Tak, to jest ostatni koncert właśnie. No to jest tak. No, ale myślę, że ci, którzy nie słyszeli tego, tych piosenek, tych właśnie starych, tych najstarszych piosenek, których Muniek z T-Luvem już nie wykonuje, generalnie z Andrzejem Rzęczewskim. Także jest to skład, myślę, że warto zobaczyć, szczególnie, że to już podobno ostatni raz, chociaż no muzycy to różnie z nimi bywa. Się zajmować miejsca, bo pół Częstochowy przyjedzie, żeby się pożegnać. No właśnie, właśnie o to chodzi. W tym składzie oczywiście. Tak, no i oczywiście będzie Maleo Reggae Rockers, gdzie będziemy zwiastować już swoją nową płytę, którą zaraz tutaj usłyszymy. Jaskółkę puścimy. I ta płyta wychodzi w połowie listopada. Także myślę, że to już no, na stronach Maleo Reggae Rockers, na Facebooku Maleo Reggae Rockers będą wszystkie informacje. Ją wykonamy oczywiście na festiwalu Rubreggae 3 października w namiocie pod Pałacem Kultury i Nauki. Wejście od Świętokrzyskiej najlepiej. I tak mówimy to wszystkim tym, którzy przyjeżdżają do Warszawy, bo zapowiada się wielkie święto. To będzie kawałek takiego festiwalu, jak, nie wiem, no chciałbym, żeby chociażby jak na ulicach Londynu się działo to świętowanie takie jamajsko-regowo z całego świata. Może być taki piękny, barwny kawałek Warszawy? Zrobicie Może być. Ja myślę, że tak. To już było. Już Kaja grała pod pałacem, niesamowity koncert taki właśnie folkowy niedawno. Także myślę, że to jest świetne miejsce na to właśnie, żeby taką muzykę grać. Nie? Także ja jestem cały czas dobrej myśli i myślę, że Warszawa jest pełna muzyki, a szczególnie dobrej muzyki ze świata, bo muzyka świata to jest coś pięknego. To zapowiedziane ważne wydarzenia, T-Luv Alternative, ci, którzy będą występowali, czyli Asian Dub Foundation. Bardzo to podkreślamy, bo to wielcy wykonawcy są rzeczywiście światowe nazwiska, czy światowe nazwy. No i powiedzmy teraz o tym, co Maleo Reggae Rockers przygotował na jesień. Na jesień, tak. To będzie nowa płyta, której zwiastun zaraz usłyszymy, a płyta jest troszeczkę takim powrotem do korzeni. Jest dużo takiej marlejowskiego reggae, takiego właśnie korzennego, ale oczywiście też troszkę my nie jesteśmy
Marleyami, ale myślę, że to, co on zostawił, to przede wszystkim ten przekaz, miłość, wolność, braterstwo, to, czego nam brakuje teraz coś w życiu. Coś bardzo czystego, takiego tak. Właśnie do korzeni sięgającego. Tak, myślę, że to jest, że tego nam brakuje teraz. My gramy, ktoś powiedział mi, że my gramy taką trochę muzykę ku pokrzepieniu serc, takie jak Sienkiewicz trochę pisał, z tym, że już w trochę w innym wymiarze, bo mamy wolność taką zewnętrzną, natomiast brakuje nam tej wolności wewnętrznej, tej wolności serca, bo jesteśmy przytłoczeni tym wszystkim, co się dzieje wokół. Już nie mówiąc o takich sprawach jak kredyty nawet, nie? Czy choroby, czy jakieś sytuacje ciężkie, cierpienia i tak dalej. Jest moment, żeby na chwilę odsunąć to wszystko i tak. Cieszyć się muzyką, radością, tym czystym sercem. Tak jest. Tym, co najważniejsze. Darek Malejonek, Maleo Reggae Rockers i to, co zapowiada jego nowy krążek, Mamy siebie.